Jesteś, chodź. Dobry pies. Chodź, Ogryciuś, chodź. Dobry piesio. Dzień dobry Państwu. 6 lutego 2024 roku. Cadillac DeVille. Jeszcze spójrzmy na niego. Zanim go przestawię, chcę tutaj dzisiaj zrobić miejsce pod tą klimatyczną, moim zdaniem, wiatką. Zamknięty. Oczywiście. Nie w tą stronę. A, wiecie co? Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo tam jeden osobnik napisał, że to auto jest, że pochodzi z Krakowa, że można wpisać sobie w Google'ach. Jak najbardziej można sobie wpisać, nawet sobie można dopisać TVN, bo to auto też pojawiło się w TVN-ie. Było faktycznie kupione w Krakowie, czego nikt oczywiście nie kryje. Na innym filmie mamy takie wideo, jak to auto wyglądało po przywiezieniu z Krakowa. Jakie były plany, co tutaj było zrobione. Ten Mondrala napisał, że auto jest niekompletne, pewnie chodziło mu o szybę, która oczywiście jest wymieniona. Tu już jest nowa szyba, jest w pełni kompletny. No jeśli chodzi o jego sprawność, też napisał, że nie jest sprawne. Auto oczywiście jest sprawne, w pełni sprawne moim zdaniem. Jedyne co, no to tutaj ten silnik od tej anteny, on działa, ale jakiś tam pewnie tryb się rozwalił i ta antena po prostu się nie wysuwa. Wiadomo, do wymiany, ale to nie są jakieś drogie rzeczy. Tutaj mamy też, jeśli już się rzeczywiście czepiać i wyciągać mu na siłę jakieś minusy, to tutaj nie zawsze działa dociąg tej klapy, więc gdzieś tam coś musi być elektrycznie, nie wiem, do naprawy skopane. O, tu proszę Państwa, nawet zapach jest fajny w tym samochodzie. Bardzo mi pasuje. O silniku Nordstar to też sobie możecie poczytać. Też takie zarzuty były. Proszę bardzo. No i też jeśli chodzi o jakąś negocjację, to raczej tutaj na cuda nie liczcie. Przestawiamy go w miejsce, gdzie stał wcześniej. Obok Toyoty, która w sumie też jest do wzięcia nadal, no chyba, że teraz zmienimy zdanie i znowu pomyślimy o wyjazdach, jeśli tutaj się nadarzą takie odpowiednie okoliczności. Bo jak wiecie, ciężko to zorganizować. Teraz szczególnie w roku szkolnym. Temat pewnie już dla Was nudny, strzelam. Ale auto moim zdaniem warte rozważenia. Bardzo dobrze mi się nim jeździ. Naprawdę uwielbiam ten wóz. A jeszcze patrząc na niego przez pryzmat jego wartości, no to już w ogóle czad. V8, 108 tysięcy kilometrów. Sprowadzony ze Stanów, niejako rozbitek, niejako popowodziówka, a jako jeden z aut
dla właściciela, który wracał do Polski, sprowadził go sobie jako mienie przesiedleńcze wraz z innymi autami. No to tak. Ale tą Toyotę też rozważcie. Jeśli ktoś szuka, to naprawdę dobry egzemplarz. Zresztą ten też. Można powiedzieć, że jest to samochód w cenie kompletu kół w konfiguratorze do takiego auta. Całkowicie poważnie mówię. A to jest auto z dwulitrowym klekotem pod maską, a tutaj mamy V8 o mocy 270 koni mechanicznych i to auto jest naprawdę zrywne, potrafi zaskoczyć. Dobra, to tyle. A z ciekawszych jeszcze rzeczy to powiem Wam, że zapowiada się, myślałem, że jutro może się uda, ale się nie uda. Będzie, myślę, jako pierwszy z ciekawszych materiałów, będzie materiał ze Skodą Favorit kolegi Marka, którego serdecznie pozdrawiam. Cyk. No i tak. A przypominam Wam jeszcze, że ten samochód jest kompleksowo zabezpieczony w kraunie antykorozyjnie. A jak wygląda od spodu i cały proces zabezpieczenia możecie sobie obejrzeć na oddzielnym wideo, które Wam polecam do obejrzenia. No dobra. To tutaj tyle. Cyk. Auto czeka. Gotowe do jazdy. Sprawne. Tu jeszcze Buick, lubię sobie do niego tak po prostu przyjść i się na niego pogapić. To auto też wystawiałem na sprzedaż, ale no tak samo jakbym chciał, żeby się sprzedało, tak jestem pewien, że będę żałował, jak faktycznie ktoś go kupi. No i powiem Wam szczerze, że prawda jest taka, że gdyby się sprzedał, to wiadomo, od razu inny pomysł wchodzi. Ale jak się nie sprzeda, no to pojawiają się inne pomysły z tym związane i zaraz sobie myślę, żeby może coś podobnego dokupić, albo by tutaj coś zmienić nawet. Nawet myślałem o innym komplecie kół, żeby go jakoś odświeżyć na sezon, żeby coś z nim zrobić, coś nowego. Tak jak to kiedyś ujął to mój kolega, którego opinie, uwagi bardzo cenię, powiedział, że u Ciebie, tak jak u mnie, po prostu coś musi się dziać. Jak się nic nie dzieje, to szukasz... No, ja to mówię właśnie, że szukam H do D. Wiecie, o co mi chodzi. No i coraz bardziej przekonuję się, że on ma po prostu rację. A ten samochód jest już ze mną 6 lat. Nie wiem, czy którekolwiek auto było ze mną 6 lat. Poważnie, kiedyś to zmieniałem dużo częściej samochody niż teraz. Dobra. To tyle. Na dzisiaj. 6 lutego, proszę Państwa, 2024 roku. Coś tam wisi. Mówili, że będzie taki fruwał. A teraz my tutaj z Władysławem, proszę Państwa, podejmujemy próbę zabawy Fiatami. To są modele Veli czy Welly. A tu jest Warszawa, tak, ale wiesz co, powiem Ci szczerze, to średnio jestem zadowolony z tych proporcji tych samochodów, wiesz, bo ta Warszawa to w rzeczywistości powinna być większa. A tu, o, już widzę, o, widzisz, Wadek, tu trzeba ostrożnie, bo się urywa światło z tego Fiata. Trzeba tu bardzo uważać, dobra? Proszę bardzo, policja. Cyk! No tak naprawdę ta Warszawa, Władziuś, to powinna być większa niż te Fiaty, wiesz? Gdyby była w jednej skali. Także tak, panie kochany. No dobra, Władziuś, na chwilę się tu rozłączę, dobra? Bo mam tam do poskładania jeszcze parę rzeczy. I zaraz wracamy. A w co się bawimy? Nie wiem. No zaraz tu coś wymyślimy, dobra. Dobra. Jestem. Gdzie tego palucha tam? Co to za kopalnia? Aha, drapałeś się. Dobrze, to Władysław, wiesz co? O, postawimy tutaj policyjne samochody. Dobra.
albo zrobimy taką kontrolę policyjną, dobra? Ja tu będę, zobacz. Ja tu będę miał, o, tu jest ulica, umawiamy się, dobra? I ja tu stoję, zobacz. Stoją dwa samochody, a teraz ty przejeżdżaj zwykłym Fiatem, to ja cię zatrzymam do kontroli. No, 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 no. Stop, stop, proszę pana. Proszę wysiąść z samochodu. No, ale nie otworzył pan drzwi, no to jak pan wysiądziesz? Dobra. I go to tak na niby, że już wysiadł. Dobra, dobra, na niby. Okej, okay, poproszę dokumenty od pana. Okej, okay. O! Nie ma pan przeglądu. Będzie mandacik. Nie, jak to? No tak. Trzeba zrobić badanie techniczne, bo Fiat ma niepodbite badanie techniczne. No to wypisuję mandat, dobra? 500 zł. Okej? Okay? No. I proszę pamiętać, żeby zrobić ten przegląd, okej? Okay? No, dobra, można jechać. Nara. Nara. Okej, okay, dobra. A pan ma tutaj całą kolekcję takich Fiatów, widzę. Tak? Wszystkie z tego samego rocznika? Chyba tak. Chyba tak, no, wyglądają już na... Tak, to znaczy one wyglądają na FSO. No, tutaj są FSO, a tu jest jeszcze napisane Fiat 125P. Tak naprawdę to FSO 1500 to powinno być nazwane. Ale dobra, ogólnie wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ma pan jakieś samochody z jakimiś uszkodzeniami? Jakieś takie powypadkowe? Jakieś do naprawy? Hmm? Bo mam znajomego tutaj, sąsiada, wiesz? Mam jednego. Jakiego? Ale ja tu widzę, o, ja to w klasykach, wiesz, trochę siedzę. Tu widzę, jest Cadillac taki. Co on, ze Stanów sprowadzony, rozbity? No, no to trzeba go zaprowadzić, wie pan? Tam, o, za fotelem jest taki mój kolega i on tam naprawia takie samochody. No to prowadź pan ten samochód tam. Dobra. Tam go trzeba po prostu tak wstawić, no. Mhm. A pan już kupił ten zderzak brakujący do niego, czy nie? No to niech pan się tam rozgląda u siebie tam w tych szpargałach, dobra, na górze. Gdzieś ten zderzak powinien tam być, dobra? No, no to gitarka. A Citroen sprawny jest? Ten? No, czy na jakąś naprawę przyjechał? Nie. Sprawny? Okej, okay, dobrze. No okej. Okay. No to sprawdź, Władek, czy są te znaczki. Tam, gdzie je schowałeś, no. Okej. Okay. Wyjmij wszystkie, chodź, pokaż tu wszystkim. Mhm, dobra. Tam jeszcze BMW był znaczek. Tak, nawet dwa są. Nawet dwa, no właśnie. Ja bym wielki, drugi mały. Dobra, i teraz mi mów, co to za znaczki. Okej. Okay. Jakie to marki są tutaj? Tych samochodów, co? Okej. Okay. BMW, BMW, Toyota, No. Renault? Audi? Brawo, super. Super, Władek. Ale ja pamiętam, ty pomagałeś mi ten i ten. Tylko ten pomagałeś. A ja już tu, Władek, dzwonię. Dobra. A zamówić pizzę. Ok? Tak. O, coś tam. Coś tam. Ty zamawiaj, jaką chcesz. Pizzą serową. Pizzę serową, dobra. Na grubym czy na cienkim? Na grubym albo cienkim. Dobra, okej, okay, dziękujemy. Dziękuję. Czas oczekiwania pół godziny. Dobrze, tylko jeszcze sos. I sos, oczywiście. Pomidorowy. Pomidorowy, jasna sprawa. Do widzenia. Okej, okay, to nara. To co, chowamy te znaczki? Żeby nie zginęły. To weź się ładnie złóż, dobra. Ale złóż je wszystkie, Władek, wiesz? I wtedy je włożysz razem. To chyba będzie najwygodniej, nie? I będzie chyba lepiej. No, tak mi się wydaje. Dobra, to chowaj je tam. I dawaj tutaj jeszcze do tych Fiatów. Czekaj już. To mogę tą niebieską mieć? A ty będziesz miał tą? W tamtej, wiesz co, w tym niebieskim to się urywa to światełko, wiesz? To może dajmy mu na razie odetchnąć temu niebieskiemu. Dobra, ale tu masz niebieskie, aha, bo ty chcesz policją być. No to dobra, podawaj, możesz być tym albo tamtym, którym chcesz. Mogę też z
tobą pracować. Pracować? No dobra, no ale to kto będzie przejeżdżał? Czy ty chcesz być teraz policjantem, tak? No to dobra, to teraz ty bądź policjantem, a ja tu będę przejeżdżał i będę przejeżdżał białym Fiatem, dobra? Takim jak miałem kupić w Łodzi. Nawet wyglądał identycznie. Szkoda, że nie kupiłem. Ale ja ci dałem mandat. No to dopiero mi daj. Proszę stać. No stoję, dobra. Proszę wysiąść z samochodu. Oczywiście, już wysiadam. Cyk. Otwieram drzwi. Dobra. Siema pani policjancie. Co tam? Co jest powodem mandat. Zatrzymania? Mandat. A co odwaliłem? A po prostu jechałeś trochę za szybko. Za szybko. To w jakiej wysokości ten mandat będzie? 50 groszy. 50 groszy. Dobra, to w sumie... Okej. Okay, to... 50-151. 1500-2900? O kurde, no to już trochę gorzej. No dobra, dobra, to wypisuj pan. Dobra, dzięki. No to jadę dalej. Okay. Miłego dnia, panie policjancie. Nara. A proszę pana? Tak? Czy ma jakiegoś uderzenia zepsutego samochodu, czy nie? Zepsuty samochód mam, wiesz, to takiego Cadillaca tam wstawiłem do znajomego za fotelem. Ale zobacz, mógłbyś sprawdzić, czy on tam już jest naprawiony? Weź no, zobacz. I jak? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Może części jeszcze nie doszły, nie? I dlatego się ta naprawa tak opóźnia. No cóż. Idą dziewczyny. A nie, teraz to idzie Matyśka. A Klara została na basenie pewnie. No nie? Idziemy zobaczyć, co tam jak tam? Jeszcze się A, no to dobra, dobra, to zostajemy tutaj. Poczekaj tylko. Schowam telefon. Bratek. Okej. Okay. Możesz pan jechać. Mogę już jechać, dobra, to zamykam drzwi. A mogę tutaj tak sobie trochę przydriftować? Przymknie pan oko? Panie władzo? Ale przy policji przy... No, a to trzeba wolno, tak? Dobra, to tutaj wolniutko, cyk. Ale tu za winklem już mogę przycisnąć, nie? Do odciny było. Ale przecież to jest Polonas. To jest Fiat 125P. Dobra? A to dlaczego tym robić drifty, jak on jest Fiat? No, bo to było ślisko, a Fiat i Polonez mają napęd na tył, wiesz? No, to do driftu są dobre, tylko trochę za słabe niestety. A teraz ty możesz być policją. Dobra, teraz to poczekaj, bo tu zaraz mama pewnie przyjdzie. I Matyśka. I coś nam zaczną gadać. Idą? No i co tam? Hipopotam? Co zaczniemy gadać? No nie wiem. A bo wy się tu bawicie? No, jest Matyśka? Poszła rozpakować swój strój. Dobrze. Dużo dzieciorów? Też. Umiarkowanie. Dobrze. Co się tak rozczochał? Cześć tak łoszczy. Rozczochałeś się? Może. Alek? Niu, moje kochane. Hipopotam. Trzyma mu się tam kolor. Bo wczoraj nie myte włosy były. Na śmierdziucha poszedłeś, Wodek. Wyciera po mnie, bo mnie to denerwuje. Jak po ugryziu. Ugryź, jak mi dzisiaj przyfasolił w nos, to myślałem, że mi rozwalił pazurem. No wiesz, przyjaźnie, nie? Nie, on mi pazurem zrobił łapą, bo na plecach leżał. No, jak się ma takiego psa. To trzeba to wliczyć. Jak tam było dzisiaj, Matyśka? Dobrze. Dobrze? Coś nowego, czy po prostu ćwiczenie tego starego? Liczonko. Jedna rzecz była nowa i to straszne. Jaka? Skaczenie z tego, takiego, wiesz... Z tego murku? Na główkę? Na banie? To super! No i co, skakaliście? Biłaś dechę, czy było ładnie? Było ładnie. Było ładnie, no to git. Dobrze. I teraz czesz włosy, bo... Jak to tak wyschnie, to ja rano tego nie czeszę. O. Ale nie lekceważ tego, mówię poważnie. Kiciuś mógł wyjść, jak wchodziliście. No. No to tego. To bawimy się? Tak. Bawimy się, dobra. Zaraz się rozłączę, bo muszę ci przekazać parę informacji na temat wyjazdu do Chorwacji. No, tak, to czekaj, to tu się rozłączę, a później się z państwem podzielimy oczywiście. Jeśli będzie warto. Uszanowanie.